Bajtel online. Czyli Filharmonia Zabrzańska dla dzieci. Cześć dzieciaki! Witam w Filharmonii w Zabrzu. Dzisiaj już rozpoczęliśmy od posłuchania pana Łukasza, który zaczarował na instrumentach perkusyjnych. Za chwilę usłyszycie bardzo ciekawe instrumenty perkusyjne, których jest bardzo dużo, bo przeszło 200 i ciągle się tworzą. Ale ja dzisiaj opowiem wam jeszcze o skali. Skala to układ dźwięków. Dźwięki to konkretne klocki, z których budujemy najpierw skalę, a później na bazie klocków powstają konkretne, piękne melodie. Najpopularniejsza skala, z którą jesteście dzisiaj osłuchani, to skala durowa. Do re, mi fa, sol la, ti do, do re mi fa sol la ti do. Skala durowa, czyli wesoła. Z włoskiego oznacza schody. Najstarsze melodie oparte są na pięciu schodach, na pięciu klockach. Pentatonika. Posłuchajcie, bo od razu rozpoznacie, że coś dziwnego jest w tej melodii, że jest ona inna. Czyli nasze klocki wskazują na to, z jakiego regionu Polski bądź świata pochodzi dana melodia, dana muzyka. Przed chwilą usłyszeliście Krakowiaka z Małopolski. Za chwilę usłyszycie coś z regionów Hiszpanii. A jak brzmią nasze rodzime melodie? Posłuchajcie chyba najpopularniejszej piosenki, melodii ludowej ze Śląska, Zachodzi Słoneczko. Thank you.
zdolny Tymoteusz zagrał dla Was na zestawie perkusyjnym. Widzieliście pracę rąk, która niewątpliwie w grze na instrumentach perkusyjnych jest bardzo, bardzo ważna. I cóż, Tymek pomógł nam teleportować się do opowieści, do świata instrumentów perkusyjnych. Ja za chwilę znikam, za to pojawi się Pan Łukasz, który po tym świecie Was oprowadzi. Zdradzę Wam tylko jeszcze na koniec taką tajemnicę. Za mną stoją kotły, kotły czarownicy, ale to nie czarownica ugotuje, lecz Pan Łukasz pięknie na nich za chwilę zagra. Pa, pa! Ten instrument to spring drum. Posłuchajcie, jak brzmi. To helix bowl. Posłuchajcie, jak brzmi. Czy na instrumencie perkusyjnym można zagrać smyczkiem? Można. Ten instrument to galaksy. Wydaje bardzo kosmiczne dźwięki. A gdy komuś bardzo chce się pić, w tym instrumencie jest woda. Ten piękny instrument to kalimba. Posłuchaj. Kokiriko. Instrument, który naśladuje dźwięk żaby. Mam nadzieję, że lubicie tosty, bo ten instrument to perkusyjny toster, log drum. Doniczka to indyjska darabuka. Posłuchajcie, jak brzmi. Kiedy
zacznie się grać, z dźwiękiem stanie się coś bardzo dziwnego. Im głębiej wkładam rękę, tym dźwięk jest niższy. Bajtel online. Czyli Filharmonia Zabrzańska dla dzieci.